Dobry wieczór. Ja nazywam się Krzysztof Szymkowiak i maturę w Marcinku pisałem w 2014 roku. Od tamtego czasu studiuję prawo. I ze studiowaniem prawa jest tak, że jest taki niefortunny efekt uboczny, że o tym prawie zaczyna się dosyć dużo myśleć. I zaczyna się to prawo zauważać wszędzie dookoła siebie. Zaczyna się myśleć o tym, że ubrania, które mam na sobie, jeżeli zostały sprowadzone do Polski z zagranicy, to musiało zostać na nie nałożone cło. I zaczynam myśleć o tym, że ten jogurt, który jem, nie ma w sobie azbestu, trochę też dzięki temu, że ktoś powiedział, że on nie może mieć w sobie tego azbestu. Ale zaczyna się też myśleć o tym, co to w ogóle jest to prawo. No i mi na to pytanie jest najłatwiej odpowiedzieć w dwojaki sposób. Bo prawo to można rozumieć jako taki stan rzeczy, jako zbiór reguł, które obowiązuje i według którego trzeba postępować. Ale o prawie można też myśleć jako o pewnego rodzaju procesie, czyli o czymś, co się zmienia, co jest zależne od kultury, jest zależne od społeczeństwa, co jest częścią naszego życia, ale nie jest ona odrębna od całości. No i teraz, jeżeli mówimy o tym stanie rzeczy, to takie rozumienie prawa jest trochę jak rozwiązywanie bardzo skomplikowanych krzyżówek. To znaczy, mamy takie pytanie, że ktoś w takich i takich okolicznościach popełnił takie i takie przestępstwo, to teraz na ile idzie do więzienia? Albo że spółka jest skonstruowana tak i tak, i teraz kto może ją reprezentować? No i ja bardzo lubię rozwiązywać krzyżówki, ale nie chciałbym tego robić do końca życia. Tym bardziej, że niestety takie prawo bardzo szybko zastąpią komputery. I to nawet nie musi być sztuczna inteligencja, tylko musi być bardzo duża baza danych i takie rzeczy już się w Stanach dzieją, w związku z czym niestety niedługo będzie koniec. W związku z tym można o prawie myśleć jako o procesie. I to jest to myślenie o prawie, które mnie bardziej interesuje. I już wam mówię, o co chodzi. Jeżeli popatrzymy na to, kto w danym kraju może brać ślub, kto może wchodzić w związek małżeński, to nam dosyć dużo powie o tym kraju. Bo na przykład w związek małżeński mogą wchodzić osoby dorosłe. Więc zobaczymy, jak to państwo, jak to społeczeństwo rozumie dorosłość. Albo na przykład zobaczymy, gdzie ten ślub można zawrzeć i kto go może udzielić. To nam może powiedzieć coś na przykład o religii, która dominuje w danym kraju, albo o jakichś ocenach moralnych, jeżeli chodzi o to, ile można mieć żon, ile można mieć mężów naraz. Albo inny przykład. Powszechne ubezpieczenia społeczne. To mówi nam o społeczeństwie tyle, że w społeczeństwie istnieje jakaś zasada solidarności społecznej, albo na przykład, że opiekowanie się nad osobami starszymi jest jakąś cnotą. No i prawo odpowiada na takie zmiany. Albo prawo może wywoływać zmiany. To jest temat na zupełnie inną dyskusję. Natomiast prawo odpowiada nie tylko na zmiany obyczajowe i rewolucje. Prawo odpowiada również na zmiany technologiczne. Przykładem takiej zmiany może być to, że po odkryciu internetu okazało się, że tam można popełniać przestępstwa. W związku z tym trzeba to było jakoś uregulować. Ale tym, co interesuje mnie bardziej, jest to, jak na prawo wpływa taki mały wycinek technologii, który jest technologią tego, jak możemy się przemieszczać. Już tłumaczę, o co chodzi. Za czasów starożytnej Grecji możliwość poruszania się była dosyć ograniczona. W związku z czym prawo również mogło być dosyć ograniczone. Wystarczyło, że taka polis powie, kto jest wolny, kto jest niewolnikiem, kto może głosować, kto nie może głosować, kilka innych rzeczy i jest to okej. Później, jak zaczęły się rozwijać statki, to był problem taki, że były różne odkrycia, w związku z czym trzeba było powiedzieć, kto jest suwerenny, kto może twierdzić, że ta wyspa należy do niego. Rozwijał się handel międzynarodowy, w związku z czym to też trzeba było jakoś regulować. Sprawy stawały się coraz bardziej skomplikowane. Później pojawiły się samochody. I to, że my dzisiaj chodzimy po chodnikach i przechodzimy tylko i wyłącznie na światłach, jest właśnie efektem prawa. To nie było tak, że myśmy zaczęli chodzić po chodnikach, to prawo kazało nam to robić i teraz wydaje nam się to zupełnie normalne. Jak pojawiły się samoloty, to w ogóle okazało się, że nagle nie żyjemy tylko w dwuwymiarowej przestrzeni, tylko możemy też lecieć w górę, w związku z czym powstaje pytanie, jak daleko w górę sięga państwo. Albo na przykład jak coś zdarzy się w samolocie, ktoś umrze, to według jakiego prawa powinien być testament tej osoby. W związku z czym w historii możemy zobaczyć, że technologia rzeczywiście miała wpływ na to, jak wygląda prawo. Ale to, co mnie interesuje jeszcze bardziej, jest to, jak technologia transportu będzie miała wpływ na prawo w przyszłości. No i kiedy w 1957 roku Łajka leciała w kosmos, swoją drogą tragiczna historia, to tym prawem nikt zupełnie się nie przejmował. Problem pojawił się w 1969 roku, kiedy ludzie tam polecieli. Bo ci kosmonauci opuścili Stany Zjednoczone. Byli przez chwilę na Księżycu, a potem wrócili na Ziemię. W związku z czym przekroczyli granice Stanów Zjednoczonych. No i co? Deklaracja celna. I możemy zobaczyć deklarację celną, w której jako cel podróży mamy wpisane Stany Zjednoczone, a jako miejsce wylotu Księżyc. W związku z czym ludzie próbowali w jakiś sposób ten kosmos kontrolować naszymi ziemskimi prawami. No i wszystko w porządku. Tylko że
W 72 roku ostatni człowiek stanął na Księżycu. Ta złota era, w czasie której w ciągu 3 lat 12 osób co pół roku lataliśmy na Księżycu, to jest niesamowite. Ta era się skończyła i ostatnio trochę przyspieszyła. Bardzo dużo w zeszłym roku mówiło się o tym, że Elon Musk wysłał w kosmos swój samochód. I tylko problem polega na tym, że mało kto zastanawia się, że gdyby on ten swój samochód wysłał gdzieś do dżungli albo do oceanu, to by śmiecił. I że tak nie wolno. A w kosmosie wolno? No właśnie, powstaje pytanie, do kogo należy przestrzeń kosmiczna? No i tutaj jest rzecz, która mnie już zupełnie interesuje, a mianowicie koncepcja wspólnego dziedzictwa ludzkości. To jest taka koncepcja, według której kosmos należy do nas wszystkich. Tak samo jak dna oceanów. Tylko problem z tą koncepcją jest jeden, że mało kto chce się na nią zgodzić. No bo tam są surowce, bo tam jest przyszłość, bo nikomu to nie leży w interesie. I jak państwo popatrzą, to jest, w 67 roku został podpisany traktat o przestrzeni kosmicznej. Na zielono są zaznaczone państwa, które go podpisały i ratyfikowały, na żółto te, które podpisały, ale nie ratyfikowały, a na czerwono są te, które go w ogóle nie podpisywały. Dużo zielonego, to jest ważne. Teraz 12 lat później został podpisany traktat o Księżycu. I w tym traktacie pojawiło się już słowo, a właściwie zbitek słów, wspólne dziedzictwo ludzkości. W związku z czym nikt nie może tego mieć dla siebie, wszyscy musimy się tym podzielić. Pamiętamy zielone kraje tu? Zielone kraje tu. Tych krajów jest 13 i żaden z nich nie ma własnego programu lotów kosmicznych. Nikt nie chce się na to zgodzić. W związku z tym mówimy, ok, trzeba szybko to jakoś regulować, tak nie może dalej być, musimy jutro się zebrać i powiedzieć, co robimy. No nie do końca. Bo na Księżyc obecnie w naszej technologii lecimy około 4 dni. Gdyby udało nam się latać z prędkością światła, to latalibyśmy tam około sekundę. Na Marsa latalibyśmy w 12,5 minuty. Natomiast do najbliższej gwiazdy z prędkością światła lecimy ponad 4 lata. W związku z czym to trochę nie ma sensu. Bo gdybym miał porównać tą technologię latania w kosmosie do latania po Ziemi, to my dzisiaj jesteśmy na etapie balonu. Potrafimy już przelecieć całkiem nieźle. Dla kogoś, kto chodził całe życie po Ziemi, jest to imponujące, ale do Boeinga jest nam jeszcze daleko. To nie jest kwestia tego, że musimy dopracować technologię, którą mamy, musimy wymyślić zupełnie inną technologię. Okej, czyli o prawie kosmicznym nie musimy myśleć w ogóle. No nie do końca. To znaczy, jak ktoś nie lubi, to nie musi. Ja lubię. W związku z czym zastanawiam się nad różnymi rzeczami. Rzeczami takimi jak to, że kiedy urodzi się pierwsza osoba na innej planecie, najprawdopodobniej Marsie, to wszyscy w paszportach będziemy mieć musieli wpisaną planetę urodzenia, bo to już dłużej nie będzie oczywiste. Potem pojawiają się problemy natury technicznej, bo według naszej najlepszej wiedzy we wszechświecie nic nie może poruszać się prędzej niż światło. I gdyby była jakaś taka międzygalaktyczna organizacja i to prawo było tworzone na Ziemi, to do tych wszystkich innych planet zmiany w naszym prawie dochodziłyby po kilku latach i oni mogliby tam popełniać dużo przestępstw, nie wiedząc nawet o tym. W związku z czym jest problem techniczny. A potem są problemy natury filozoficzno-moralnej. A na przykład takie, że co jeżeli tam są kosmici? I jakie my mamy prawo powiedzenia, że to jest nasze wspólne, jak to może być ich? I trochę jest tak, że z Indianami w Stanach Zjednoczonych tak zrobiliśmy i sytuacja nie skończyła się najlepiej. A inny problem jest jeszcze natury takiej w ogóle filozoficznej i prawnej, taki, że prawo obowiązuje w jakimś czasie, w jakiejś określonej przestrzeni. A w kosmosie wiemy, że przestrzeni nie da się określić, bo cały czas się powiększa. A czas to w ogóle w innych miejscach płynie inaczej. W związku z czym bardzo lubię myśleć o rzeczach, których nie rozumiem. Gdybym miał wam powiedzieć, jaki jest morał z tej historii, to taki, że mimo, że 100% prawa niespecjalnie mnie interesuje, to interesuje mnie jego 50%, a z tego 50% interesuje mnie 10%, a z tych 10% interesuje mnie 1%, a z tego 1% interesuje mnie 0,5%. W związku z czym w każdej nieinteresującej rzeczy jesteście w stanie znaleźć 0,5%, które was interesuje. Dziękuję.